Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania kolejnej bajki. Jest to opowieść o przyjaźni, o miłości i o szacunku do zwierząt. Zapraszam. Szukając Marutkę. Oto przy pięknej sierpniowej pogodzie Marudek radośnie hasa po ogrodzie. Wtem Leoż go karci. Niedobry mu Marudek, niedobry Marudek. Chłopiec sam te kwiatki wyhodował z trudem. Nasiona miał od Emilki, co ma włosy rude. Ale Osia ma oczy wielce zadziwione. Nie widzę Marutka, w którą pobiegł w stronę. Niebo się chmurzy i wiatr szumi w drzewach. Leoś się niepokoi, już przestał się gniewać. Marudek nie wraca, gdzież on się podziewa? Mamo, idę szukać Marutka. Będę szukał wszędzie. Wykluczone. Przecież burza lada chwila będzie. Pewnie Marudek zaraz sam tu przykuśtyka. Jednak Leoś ukradkiem z domu się wymyka. Dzień dobry, chłopczyku. Pogoda dziś burzowa. Mój pies zniknął, proszę pana. Nie wiem, gdzie się schował. Nie martw się. Wróci, gdy się zacznie ulewa sierpniowa. Na placu zabaw wszystkie dzieci znają psa Marutka. Ktoś go widział? Na to odpowiedź jest krótka. W stronę parku pobiegł, gdzie rosną akacje. Leoś dziękuję dzieciom za tę informację. Tu go nie ma, tu też nie. Szuka Leoś w każdym zakamarku. Jakże często z Marutkiem spędzał czas w tym parku. Zrywa się zimny wicher, choć nie pada jeszcze. Zaraz zachmurzone niebo rozpłacze się deszczem. Spadają pierwsze krople, już niebo się gniewa. Po chwili się zaczyna prawdziwa ulewa. Ulice się zmieniają w rzeki i strumienie. Mokre klapki Leosia klaszczą o kamienie. Leoś żałuje, że skarcił pieska i teraz się smuci. Biedny Marudek, pewnie się boi dziś do domu wrócić. A jeśli samochód go wielki przejechał? A może ktoś go zabrał? Też marna pociecha. A jeżeli nigdy go już nie zobaczę? Co robić? Pyta Leoś i niemalże płacze. Chłopiec wciąż jest w marszu i dławi się łzami, kiedy z kładki nad ulicą w dół idzie schodami. Słyszy skowyt, w którym jest smutek i trwoga, sądząc, że to Marudek biegnie co sił w nogach. Pod schodami, w mroku skulony, siedzi sobie pies. Jakiś pies nieznajomy. Zdaje się, w taką pluchę miałeś nie wychodzić, ale zaraz mama swój wybuch łagodzi.
Czeka niespodzianka. I to od 2 godzin. Marudek, Marudek, mój piesku. Dziękuję za wysłuchanie bajki.